4 zostały wywiezione. 3 karpiowe i 1 mega metoda. Właśnie słońce zaczyna wschodzić. Jeszcze zostały 2 zestawy. I czekamy na brania. Kuba wywozi swój zestaw. Czeki już. Łódka płynie. Ten idzie pod trzcinę. Tutaj nie będzie widać. Ale na wprost pod trzciną. U mnie już wszystkie zostały wywiezione. Wszystkie pod trzcinę. Lewy tutaj. Na brzegu Zatoszki. Tam gdzie ostatnio miałem karpia. Drugi tam gdzieś pod tamtą trzcinę, a trzeci tam na obok stanowiska z pomostem. Tam się było jeszcze trzeci zestaw. Pierwsze branie. Akurat trzeci zestaw wywiozę teraz i coś piknęło. Taka prawy zestaw. Też tu pod trzcinę prawo. Lewy to mega metoda na otwartą wodę. Środkowy. I lewy też na otwartą wodę, ale zestaw karpiowy. W końcu się robi jasno. W miarę widać, gdzie wywozimy zestawy. Z tym były drobne problemy, bo łódki pewnie odległości już nie było praktycznie widać, mimo tego, że ma światełka. Ale już się robi jasno, więc teraz będzie dobrze. Czekamy na pierwsze branie. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Jesteśmy kolejny raz w Przykotowie. Jest parę minut po 6:00. Jeszcze wywoził jeden zestaw, ale już kilka spławów zaobserwowaliśmy, więc mam nadzieję, że się będą brały. Tylko czekamy na pierwszy odjazd. Staś jeden zestaw wyrzuca. Dodam ci łódką. Wszystkie zestawy mamy wywiezione. Parę razy rozłożone, bo ma padać deszcz. Już przygotowani. Jeszcze tylko teraz kołyskę rozłożymy. Czekam na pierwszy odjazd, ale zapowiada się, że będzie fajny film. Bo spławy już są widoczne od rana. Czyli karpie żerują. Tylko czekamy na odjazd. Jak na razie pada coraz mocniej, więc siedzimy sobie pod parasolem. Znaczy, aż bardzo jakoś nie leje, ale jednak byśmy dosyć mocno zmokli. Tutaj wszystkie rzeczy mamy pod plandeką przykryte, więc nie zmokną. Część jeszcze pod parasolem. Jak na razie nadal bez brania. Ale ciągle jakiś spław widać, tam w okolicach Stasia mega metody był przed chwilą kolejny. Mam nadzieję, że w końcu coś weźmie. Kuba miał branie. Siedzi? Nie, teraz nie. Siedzi chyba. Nie, zahaczyłem was? Tak? Chyba się zahaczył z sąsiednim stanowiskiem. Kuba po wyciągnięciu tamtego zestawu z wody miał jeszcze odjazd na kolejny, ale niestety po zacięciu było pusto i teraz musi przewozić obydwa zestawy. W końcu przestaje padać, mam nadzieję. Jeszcze tak lekko kropi, ale już się uspokaja. Przez to, że musiałem ten zestaw przewieźć, to trochę zmokłem, ale mam na szczęście rzeczy na przebranie. Jak całkiem przestanie padać, to się przebiorę, żeby już chodzić suchym. Kuba ma branie. Kuba! Pospiesz się! Zwoi swój zestaw na kukurydzę, zasypany kukurydzą. Ja przed chwilą też jeden przywozłem, wcześniej pozostałe dwa. Mam dwa na otwartej wodzie, jeden tutaj w tej zatoczce. Pierwsze lekkie branie było, czekamy na coś więcej. Tekst sobie napisz na kartce. Nie masz Danderusa. Napisz sobie tekst na kartce. Dobra. No.
Dzisiaj łowimy na kulki Morwa RK Bites, 18 mm, tak jak standardowo. Podbite popkiem ananas oraz reszta zestawów na kukurydzę oraz jeden na Papa Dangerous z Meusa. Jak na razie bez brań, ale czekamy dalej. Reklama anty. No. Kuleczka, ananas. To jest 10 mm, a to jest 15, nie? Kto ma 8, to ma 12. Ja nie wiem, co to w ogóle za kulki. Nie, ja jabłka. Skuteczne. Ostatnio się sprawdziły. Życiówkę na ananasa wyciągnąłem chyba. Takie kulki. Dobre to prawie kulki. Takie samo jest. Ja nie wiem, co to jest. W ogóle wszystkie kulki RK Bites mają takie dziwne dziurki. Nie wiem, czy to widać. Takie wszystkie ale takie... ładnie pachną. Bardzo ładnie. Ogólnie Morwa to jest najpiękniejszy zapach. Tak, nie wiem, co to w ogóle jest, jakie coś dziurki. Się tu mam jeszcze resztki jakichś kulek starych. Już. Dzisiejszy prawie cały dzień. Siedzimy pod parasolem, bo tak ciągle leje. Przestaje, że to masakra po prostu. Ja przyjechałem tutaj na ryby, łowić karpę, a nie patrzę, jak deszcz pada i moknąć. Tu ani nawet jak przebyć, bo ciągle pada i ja nie wiem, bo co się dzieje. Zaraz będzie odjazd. To jest porażka na razie. Jedynie co mogę nagolić, to piękny karp. Ale ciebie nie będzie słychać. Będzie. Tak pada, teraz to jest po prostu już masakra jedna wielka. Nie wiem, czy mnie w ogóle słychać. Ale tak to jeszcze nie padało w ogóle. Tak leje po prostu, że masakra. Ja nie wiem. Ja sobie zanętę, może bym trochę wyspał. Bez brania siedzimy pod tym małym parasolem. Na 12 godzin. Dużo miejsca jest. Będzie jest git ogólnie. Aż tak nie mogniemy. Najpotrzebniejsze rzeczy mamy tutaj. A reszta jest pod pandeką. I tutaj te takie, co są ważne ubrania, żeby były suche, to tutaj są suche. Ale słabo z tym deszczem ogólnie. I tak raz po raz przestaje padać, ale nie zanosi się, że przestanie na stałe. Ale tak w miarę ciepło tutaj jest pod tym parasolem. Tylko żeby nie padało i zaczęły brać, to będzie w ogóle git. A i te kaczki nam kukurydzę wyjadają. Jeszcze coś nagrywać. I to są właśnie te kulki pop-up Dangerous. Zostałem i 4 one... sztuki na rybomanie kupiłem. Dosyć twarde już są, ale naprawdę taki piękny zapach. Niby to jest typowy śmierdziu, ale tak jak się tak zaciągniesz tym, to jest taki owocowy taki czuć. Naprawdę pięknie to pachnie. Tylko żeby teraz a to ryba wzięła, to będzie pięknie. Takie kuleczki. Tu mam na środkowej wędce zestaw Ronnie Rig i Dangerous. Dawaj, czekaj. Teraz, nie będzie widać tego na nagraniu. Teraz to w ogóle leje. Coraz lepiej. Ale o 15 ma przestać padać, więc sobie zrobimy obiadek i... Tak. Zaraz tylko jak wysuszymy. Chciałem przejść, jak jeszcze lekko kropiło, ale mówię, poczekam aż przestanie. A tu nagle jeszcze bardziej leje. Ale w deszczu nie biorą, nie? Bardzo. I słuchajcie, Stasiu mi pozwolił przerzucić swoją mega metodę i powiedział, że mam rzucić na tamte drzewa, nie? To rzuciłem na tamte drzewa, a on mówi, że miało być tam, a nie tam. A skąd ja miałem wiedzieć, gdzie da tamte drzewa, no? Ja nie wiem, co za człowiek. Najpierw się mu nie chce rzucić, tylko każe mi jeszcze, jak mu rzucę, to jeszcze źle. Każe? No dobra, chciałem sam, ale jednak dobry byłem, a ty jeszcze problem, nie? Nie złowię. Masz jakąś zanętę do dupy i nie umiesz złowić, to twój problem. Na chwilę stało padać i Stasiu chciał przerzucić mega metodę i akurat się rozpadało jeszcze bardziej. Ogólnie to tak deszcz mocno uderzał w parasol, że w ogóle swingatorów nie słychać, więc trzeba patrzeć na swingery i ping-pongi. Ale pada niesamowicie. Stasiu już ma jakieś 10 minut zestaw poza wodą, bo w takim deszczu nie chciał przerzucać. Ale stwierdził, że szkoda czasu i w deszczu będzie przerzucał. Najwyżej lekko, no ale wyjdzie. Jeszcze parasol jest taki mały, że jego fotel lekko mokry, ale tylko z boku. Jeszcze jakiś kurtka, ręcznik mamy. Jak Stasiu wyrzucał, to w międzyczasie było lekkie pchnięcie o jego na zestawie. Ale tylko dosłownie takie lekkie pociągnięcie.
Na razie deszcz nie odpuszcza. Małe bagienko mam pod nogami, ale no nic. Zmoczył się. To sobie kaczki Formuły 1 urządzają. Wyścigi jakieś, tam jest jakaś gromadka na środku, a tam se czy ciągle się ścigają. Do brzegu i na środek z powrotem. Do brzegu i na środek, ja nie wiem. Też im się nudzi chyba w takim deszczu. Tak jak nam na przykład, bo nie biorą ryby. Jest piękna karpiowa jesień, po prostu ryby nie biorą, deszcz pada, ale się siedzi nad wodą. No i chwilę później wracają. Nie wiem czy je widać, bo takie małe są daleko. Ale wracają. Jedna prowadzi, a tam trzy zostają z tyłu. Ale już dogonią. Gonisz je, gonisz, gonisz. Nie no, nudzi nam się trochę. A piękne wędki są. Piękne kropelki deszczu na wędkach. Jakiś karpik by na macie się przydał, bo ta mata taka stoi, mokra, zalana wodą. Po co się jednak moczy, nie? Zaraz będziemy jeść obiadek. Bo zgłodniliśmy trochę. Stasiu idzie tylko po piecyk gazowy. Tam odkopię go z kotletu. I będziemy sobie robić obiad. Trzeba się czymś zająć chociaż, bo już nie ma co robić. W takim pogodzie pięknej, jesiennej aurze. Jest cały sprzęt kuchenny. Przygotowany kucharz. Tak. Co na obiad dzisiaj? Zupy chińskie. No i pięknie, czajniczek ładnie. Profesjonalny sprzęt karpiowy, budulka. Masz ognia? No. No i prawidłowo. Jeszcze może nie. Wszystko przygotowane. No dokładnie. I piecyk. Tylko niech ostygnie trochę zupka. Bo ja muszę kartę moją wycholować zaraz, który będzie. Patrzcie, tam. Raz, dwa, trzy. I będzie odjazd. Teraz utnę w tym momencie. Zaraz widzimy się z rybą. Chyba nie są. Zabór mam uszkodzony. Damy radę. Trzeba używać szczypiec. Ale damy jakoś radę, mamy nadzieję. Oczywiście. Od 15 minut się męczymy z otworzeniem zaworu. Próbowaliśmy szczypcami wędkarskimi i się nie da. I Stasiu wymyślił, że idealnie tutaj pasuje zamek od bluzy. Może się uda. Wszystko może się przyda do wszystkiego, pamiętajcie. Trzeba opadać. Jak jeszcze padało, to przemrozem ten mój najbardziej z prawej strony. Tam daleko pod stanowisko numer 4. Ten, na razie ten środkowy mój został zostawia, a lewy wywożę tam pod szczinki. To jest dwójka? Tak. Koło tego stanowiska numer 2 obok pomostu. Tam miałem rano branie. Tylko tutaj pan łowił sobie na spinning i nie mogę tam wywieźć, bo mi by zwinął. No teraz już wiozę, mam nadzieję, że to przyniesie jakiś efekt. I będę nęcił kukurydzą, kulkami amurowe, truskawka banan i kilka kulek halibut. W końcu przestało padać, już tam widać ładne niebo. Praktycznie bezwietrznie. Czekamy na ryby w końcu. Kilka razy to mówiłem, że czekamy na ryby. Ale w końcu może wezmą. Przed chwilą, tak jak ostatnio, zaobserwowaliśmy bardzo blisko brzegu, więc prawdopodobnie to jest jesiot. I mega metodę, którą założyłem 2 godziny temu, przerzuciłem właśnie tu blisko brzegu. Dodatkowo podnęciłem kilkoma kulkami pokruszonymi o smaku halibut. Stasiu poszedł właśnie z czajnikiem do panu z stanowiska z domkiem, żeby zagotować wodę, bo nasz palnik ma uszkodzone to pokrętło do otwierania gazu i nie mogliśmy odkręcić, a zgłodniliśmy, więc Stasiu będzie gotowa woda w domku, a tymczasem pilnuje wędek. Jeszcze jakieś 2 godziny łowienia przed nami, więc mamy nadzieję, że co się skusi na któryś z zestawów. Ogólnie to z takich informacji ogólnych to tam na mostku został złowiony dzisiaj karp 15 kilo, a jakoś niedawno to też pobity rekord tego łowiska, karp 22 kilo. No i tyle. Mamy wodę, zupę chińską.
późno, ale obiadek jest obiadek. Będzie ryba? Nie? Będzie. Na której ręce? Na mojej środkowej. Środkowa tam. Klamerka. Klamerka. Bardzo fajnie w swingers klamerki można zrobić, polecam. Tak. Działa. Nie spada. Jak najbardziej. Jeszcze można lekko dociążyć i będzie w ogóle super. Więc nasza zasiadka dobiega końca. Została nam jakaś godzina łowienia, ale już się robi ciemno. Więc nagrywamy zakończenie, więc jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Zobaczymy się, jeżeli będzie jakaś ryba, a jak nie, to dopiero w następnym odcinku.